Sharon Catliwell jest historykiem. Z tych, co to uwielbiają, spędzać choćby najpiękniejsze dni w mroku archiwów. Światy, które tam odkrywa, są czasami jak odległe galaktyki, nie do ogarnięcia dla niej, a przez to tym bardziej fascynujące. Jednak pewnego dnia, w 1992 roku, grzebiąc w archiwum miejscowej biblioteki, trafia na mikrofilm z miejscowej gazety wydanie z 1947 roku i tam odkrywa coś, z czego po dziś dzień tak naprawdę nie może się otrząsnąć. Sharon Ketliwell odkrywa swego ojca, który w 1958 roku opuścił ją, jej brata i ich matkę i słuch po nim zaginął. Sharon bardzo będzie chciała znaleźć swego ojca, i to jej się uda, ale jej problem polegać będzie na tym samym, co problem śledczych, przysięgłych i wszystkich tych, którzy zagłębiają się w tę historię. Dowiemy się wiele i jednocześnie nic. Kiedy po raz pierwszy kilka miesięcy temu ja przeczytałam historię Krystyny Moconi, uznałam pierwotnie, że nie będę jej opowiadać. Jest ona bowiem w tym samym stopniu niebywała, co przygnębiająca. Nie będzie w tej sprawie finału. Nikt nie zostanie tu o nic oskarżony. Ale podobnie jak Emmanuels, Krystyna, Krystyna Mocoń nie zostawia mnie w spokoju. Nie mogłam przestać o niej myśleć. Aż pewnego dnia pomyślałam sobie. Że mimo braku rozstrzygnięcia, a może właśnie z tego powodu, warto jednak zrobić materiał o tajemniczych okolicznościach śmierci Krystyny Cathedruelle. Do odsłuchania, którego niniejszym serdecznie Was zapraszam, papilaria. Podcast Kryminalny Krystyna Cecylia przychodzi na świat w Toronto 7 sierpnia 1925 roku jako najstarsza z trzech córek państwa Marii i Kazimierza Mocoń. Wkrótce dołączą do niej siostry, Helena i Zuzanna. Nie wiem, kiedy państwo Mocoń przybyli do Kanady, ale fakt narodzin w niej Najstarszej latorośli w 25 roku wskazuje przynajmniej na to, że była to fala emigracji powojennej w sensie po I wojnie światowej. Przybywając do Kanady, państwo mocoń mieli tylko jedną ambicję poprawić swój byt materialny i wychować córki na ludzi, czyli z zasadami, w tym wypadku katolickimi. Co warte podkreślenia jest też dlatego, że pewne oskarżenia, jakie padną później pod adresem ich pierworodnej, będą się śledczym wydawały mało prawdopodobne, również właśnie z tego względu jej duchowego backgroundu. Bo jej rodzice bardzo poważnie traktowali swoją wiarę i to właśnie ona ukształtowała charakter i osobowość ich dzieci. Natomiast w kontekście jeszcze emigracyjnym, wyprowadzenie na ludzi oznacza często, że dziecko moje będzie miało lepiej niż ja. Jakby tego nie rozumieć, każdy emigrant wie, od czego to lepiej się zaczyna: od wykształcenia. I oto w 20 roku życia Krystyna Mocoń pracuje w banku. Nie wiadomo dokładnie, jaką funkcję tam sprawuje. Ale z całą pewnością wiemy, że nie sprzątała i nie podawała kawy, bo jak to później wyjdzie w tej historii, miała ona bezpośredni dostęp do gotówki w miejscu swojej pracy. Krystyna zarabia 25 dolarów tygodniowo, co nie jest nawet jak na tamte czasy sumą zawrotną, ale co daje jej niezależność od portfela rodziców i co sprawi, jak to niektórzy później z żalem stwierdzą, że za wcześnie się od nich oddaliła. I niekoniecznie mieli to na myśli wyprowadzkę z ich rodzinnego gniazda, która miała zresztą miejsce zaledwie na kilka tygodni przed śmiercią dziewczyny. Krystyna Cecylia jest młodą, piękną i pełną uroku kobietą, która nie narzeka na brak towarzystwa. Po pierwsze, świetnie dokaduje się z siostrami. I ma wiele koleżanek jeszcze z czasów szkolnych. W pracy też jest bardzo ceniona i lubiana. Cieszy się opinią solidnej, pracowitej i nader sympatycznej osoby. Co w tamtych czasach, przypomnijmy, w 100% offline było właściwością bardzo pożądaną w kontaktach bezpośrednich z klientami. W 20 roku życia Krystyna jest też zaręczona. Z niejakim Edwardem skórą. Naprawdę państwo mocoń mogą być z niej dumni i są, gdyby nie jeden mały problem, albo dwa, bowiem jakoś tak tuż po wojnie, no właśnie od 1945 roku do tego kółeczka, czy raczej koła, bo to było dosyć szerokie koło towarzyskie, jakie rozpościerało się. Wokół Krystyny pojawia się Jack i Roni. Początkowo uchodzą oni za dobrych, serdecznych kolegów Krystyny, ale z czasem w sposób niezauważalny, no jak to najczęściej z takimi rzeczami bywa, staje się dla wszystkich, no, łącznie oczywiście z Krystyną, albo po pierwsze z Krystyną, Jasne, że Jack Catliwell jest jakby, zdaje się być lub zdaje się chcieć być kimś więcej dla Krysi niż serdecznym przyjacielem. Dochodzi do tego, że pan Kazimierz, ojciec Krystyny, musi jej przypominać, no, że po pierwsze ona jest już tak jakby zaręczona, a po drugie Zapomnij, on jest protestantem. Ale potem Helena zezna, że owszem, dla rodziców, dla których wiara była czymś bardzo ważnym i traktowali ją poważnie, ten argument, że tak powiem, konfesyjny, był tak naprawdę jedyną rzeczą, którą potrafili zwerbalizować. Ale chodziło o coś więcej. Ten facet nie jest dla ciebie, Krysiu. Coś mi w nim nie gra. Tego typu nieporadnymi sugestiami, opiniami usiłowali oni powstrzymać Krystynę, po której też już widzieli, że Jack jej się podoba. Jak zobaczycie na zdjęciach, trudno, żeby nie. To był po prostu model. No więc usiłowali ją powstrzymać. Domyślacie się z jakim skutkiem. No ale ten stan rzeczy się utrzymuje. Odwiedzają ją Edek Skóra, odwiedza ją Jack Catelywell i odwiedzają ją Roni, bo Jack nigdy nie przychodzi sam. Jack przychodził, no kawaler zazwyczaj przychodzi mm, sam, a tutaj nie. Jack zawsze przychodził Zroni. I był taki moment, kiedy rodzicom Mocoń zaczęła znów wstępować nadzieja w serca, no bo gdyby rzeczywiście Krysia, która cały czas pozostała w narzeczeństwie z Edkiem Skórą, jednak się była co do niego rozmyśliła, to ten Ronaldo Ciuffo to jest dopiero chłop jak się patrzy. Dwumetrowy, z szerokim, hollywoodzkim uśmiechem. A przede wszystkim, tak jak oni, emigrant, bo urodzony w roku 1919 Ronaldo Ciuffo, zdrabniający się jako Roni, no żeby było tak bardziej z Amerykańska, przyjechał z rodzicami z pięknej Italii do Stanów w 1926. No i tak jak państwo Mocoń, jak rodzina Mocoń jest katolikiem. Mało tego, człowiek ten jest pełen fantazji, uroczy, a robota w rękach mu się pali. Oprócz tego bowiem, że roni inicjuje dorosłe życie latorośli, amerykańskich milionerów, jest bowiem zawodowym nauczycielem tańca towarzyskiego, a w tamtych latach, jeszcze jak przed wojną, bogaci ludzie wchodzili w życie towarzyskie, no właśnie, przez bal, to jeszcze Roni próbuje swojego szczęścia w ubezpieczeniach i w nieruchomościach, których powojenny boom jest wielce obiecujący. Taki zięć też byłby niczego sobie. To dzięki niemu Jack znalazł w końcu pracę. Roni zatrudnił go jako malarza, wykańczającego wnętrza wynajmowanych lub sprzedawanych przez niego nieruchomości. To jemu właśnie Roniemu oddał Jack w depozyt całkiem ponoć okrągłą sumkę, jaką otrzymał od rządu Akonto odbytej służby na froncie ku chwale ojczyzny. Bo Jack Catwell jest w 26 roku swego życia weteranem wojennym, walczył na froncie podczas II wojny światowej w Europie. Z tymi pieniędzmi to z kolei rodziców mocoń trochę zdziwiło, ale Krystyna tylko wzrusza ramionami. Cóż chcecie, oni znają się od lat, są jak bracia, jeden za drugiego w wodę by wskoczyli. I tak nadchodzi rok 1947. Od samego początku rok ten dla naszych tutaj wyżej wymienionych protagonistów, zapowiada się dziwnie. Edward Skóra, oficjalnie wciąż narzeczony najstarszy i moconiówny, przychodzi coraz rzadziej. Właściwie tylko wtedy, kiedy wie, że u Krysi nie ma braci. A ponieważ ci są u niej bardzo często, no to on, logiczne, jest u niej rzadko. Koleżanki z pracy, z banku, wspominać potem będą, jak dziwnie czuły się, słuchając wynurzeń Młodziutkiej koleżanki, jak to niepokoi ją fakt, że Jack, który ją kocha, a wie ona to na pewno, bo ona kocha go do szaleństwa, zaś w obiekcie naszych uczuć czytamy nieprawdaż jak w otwartej księdze. No to mimo tego obezwładniającego ich oboje uczucia, nie oświadcza jej się. Gryzło ją to coraz bardziej, ale koleżanki nic nie mówią, bo im niezręcznie. Krysia bowiem jednocześnie nie ukrywa, mówi o tym całkiem normalnie otwarcie. To znaczy, mówi o etku skórze, że no, jako o jej narzeczonym. Czyli zaręczyny nie zostały zerwane. Dziwny układ, myślą sobie koleżanki. I choć dziewczyna chodziła taka markotna. To nie potrafiły jej pomóc, no bo nie wiedziały, od której strony to ugryźć. Krysia jakby nie zdawała sobie sprawy, że dopuściła do bardzo niezręcznej, no i też powiedzmy sobie nietypowej sytuacji. A fakt, że jej ukochany Jack nic nie robi, żeby ją z niej wydobyć, no w sensie, że nie deklaruje się ani w jedną, ani w drugą stronę, nie wzbudza szacunku koleżanek względem młodego człowieka. Są też zdziwione, że Edward Skóra zdaje się tolerować te osobliwe okoliczności. No cóż, serce nie sługa, podsumowują koleżanki. Jest pierwszy tydzień maja, kiedy Krystyna nie wraca z pracy do domu. Do tej pory zawsze to robiła. Wracała na obiad, a potem używała sobie w towarzystwie. No cóż, jest maj, córka coraz starsza, pewnie poszli nad rzekę. Kiedy jednak pierworodna nie wraca do domu po zmroku, w sercach domowników pojawia się niepokój. W pewnym momencie Helena, tknięta jakimś impulsem, wybiega i, jak na autopilocie, udaje się pod jeden konkretny adres: puka do mieszkania Jacka Kettlewell. Intuicja jej nie myliła. Siostra we własnej osobie otwiera jej drzwi. Helena zszokowana słyszy, że Krysia zostaje na noc u czeka. Helena błaga siostrę, żeby wracała z nią do domu, bo nie dość, że ojciec tak naprawdę tolerował jedynie czeka, że nigdy nie był do niego przekonany, to teraz, kiedy dowie się, że jego najstarsza córka żyje z kimś przed ślubem, to to mu po prostu złamie serce. Decyzja Krysi jest jednak nieodwołalna i oznajmia siostrze, co następuje. Tatuś nie dostanie zawału serca. Powiedz mu, że Czek kocha mnie i dla mnie przechodzi na katolicyzm. Będziemy mieć ślub jak należy, w Kościele. Jack oświadczył jej się mianowicie. Na to diktum Helenie szczęka opadła, bowiem z tego, co ostatnio mówiła jej siostra, żadne znaki na niebie i ziemi nie zwiastowały tak pomyślnego obrotu rzeczy. I dalej namawia Krysię do powrotu do domu. Słuchajcie, dochodzi do tego, że dziewczyny tak się zaczęły kłócić, że pół osiedla postawiły na nogi i została wezwana policja. Która grzecznie, acz stanowczo poinformowała Helenę, że jej siostra, jako osoba 22-letnia, jest pełnoletnia i ma absolutnie prawo sama decydować, gdzie będzie spać. Helena powie, że wracając do domu, wracała jednak no, nieco uspokojona, bo miała właśnie nadzieję, że dobra, facet przechodzi na katolicyzm. Czyli ojciec trochę się uspokoi i Krystyna z pewnością niedługo wróci do domu, jakoś to przed światem, to jej pożycie przedślubne ukryją. I w tym punkcie kobieta kompletnie się pomyliła. Na całej linii. Bo już w trzy tygodnie później świat cały usłyszy o jej siostrze, ale nie w kontekście kobierca ślubnego, tylko katafalku. Pozostańmy jednak jeszcze przy tych pierwszych dniach maja. Bo Krystyna też musiała zadać to pytanie: czy zadała je Jackowi bezpośrednio, czy wyczytał je w jej oczach, nie wiemy. Ale tak, Jack Catliwell zdecydował się wreszcie. Tak, prawie dwa lata na nią czekał, w nadziei, że rodzice jej wreszcie go zaakceptują. Ale jak widać, nawet jego konwersja na katolicyzm nie pomogła. A on Jack kocha Krystynę. Nie ma na co czekać. Może wreszcie, kiedy rodzice jej zostaną postawieni przed faktem dokonanym, dadzą im żyć. I Krystyna doznaje olśnienia. To dlatego. Nie dlatego, że był niezdecydowany, że nie kochał jej zbyt mocno. Jack jest jak jej ojciec. Szlachetny. Chce, żeby było wszystko, jak należy. Chce, aby jej rodzice go zaaprobowali. A ona już prawie w niego zwątpiła. Jakże była ślepa. On tak bardzo zabiegał, on tak bardzo miał nadzieję na zdobycie sympatii pana Moconia, a ten miał w głowie tylko etka skórę albo jakiegoś roni czufo. Jack musiał to zauważać, musiało go to boleć i znosił to upokorzenie przez tyle miesięcy. A ona w niego już prawie zwątpiła. Dziewczyna jest jednocześnie szczęśliwa i zdruzgotana swoją małą wiarą. Od tej pory wszystko, co powie jej Jack, przyjmowane będzie przez nią bez zastrzeżeń. To też bez zmrużenia okiem, przestaje na propozycję Jacka, aby pobrać się jak najszybciej i bez tłumu. Jej rodzice pogodzą się z tym. On o tym wie, bo rozumie, że jej ojciec jest trudny, ponieważ ją kocha, ale on, Jack, też nie ma na co czekać. Ten zdecydowany ton, ta wyrozumiałość dla jej ojca jakże męski jest Jack. Wiedziała to od zawsze, ale teraz jej szczęście jest ponad wszelką miarę. Jak znają potem jej siostra i przyjaciółki, Krystyna rzeczywiście musiała być w siódmym niebie, bo w ostatnich tygodniach, to znaczy no w kwietniu, kiedy jeszcze mieszkała w domu, często powtarzała im, że jeśli nie będzie mogła poślubić Jacka, to nie poślubi nikogo. Ślub Krystyny Cecylii z domu Mocoń i Jacka Catriwel ma miejsce 12 maja. Ale to nie wszystko ukochany chcąc osłodzić pannie młodej żal, jaki zapewne odczuwa no w związku z nieobecnością rodziny, ma dla niej niespodziankę. Miesiąc miodowy. Pierwsze jego dni spędzą na Tyndale Avenue w Toronto, w mieszkaniu Roniego, a potem, potem to niespodzianka. I rzeczywiście, po pierwszych kilku dniach Spędzonych w domu Roniego, no, gdzie on mieszka razem z nimi, świeżo upieczeni małżonkowie udają się do Severn Falls. To wiejska posiadłość Roniego, oddalona od Mimico, tam gdzie oni mieszkali w, w Toronto, o dwie godziny jazdy samochodem. Jest to właściwie może nie tyle dzicz, co jednak no, bardzo konkretne od ludzie. Posiadłość Ronalda Ciuffo to właściwie drewniana altana umiejscowiona na takim zboczu łące otoczonej ze wszystkich trzech stron po bokach i z tyłu lasami, a przez to dostępnej tylko drogą wodną, bowiem las rozciągający się po bokach i za nią jest tak y, rozległy i tak gęsty że trudno tam w ogóle komukolwiek pieszo dojść, no nie mówiąc już o dojechaniu samochodem. to jest nie ma takiej opcji, nie ma takiej drogi po prostu. Więc, żeby dostać się do altany roniego, trzeba przepłynąć zwężające się akurat w tym momencie jezioro, które przypomina w tym momencie przez to zwężenie szeroką rzekę, łódką. A więc, Lasy, łąki, jeziora i żywej duszy wokół. No, nie licząc sąsiadów po przeciwległym właśnie tym gardle tego jeziora, ale tak poza tym, to hulaj dusza piekła nie ma. Przepraszam, to nieodpowiednie stwierdzenie przypomnijmy, jesteśmy na miesiącu miodowym, nie można sobie wymarzyć lepszych warunków na miesiąc miodowy. I tak, tamtego 17 maja, cała trójka ląduje w Severn Falls. Około godziny 20. 20 maja 1947 roku, okoliczny szpital przyjmuje nieprzytomnego, krwawiącego z głowy pacjenta o nazwisku Jack Kettlewell. Towarzyszy mu jego przyjaciel, który. No, widać, że cały przerażony, aczkolwiek stara się panować nad sobą. I kiedy lekarze robią wszystko, aby przywrócić Jacka Kettlewell do żywych, Roni dzwoni po policję, bowiem ma wszelkie powody po temu, aby sądzić, iż ktoś chciał zrobić coś bardzo złego jego przyjacielowi. Policja przybywa więc do szpitala i słyszy, co następuje. On i jego przyjaciele od 17 maja przebywali w Severn Falls, jego posiadłości, na miesiącu miodowym. I wszystko było normalnie. Aczkolwiek, no, między Bogiem a prawdą, to normalnie to było między nim i Jackiem. Bo prawda jest taka, że z Krystyną zaczęło się już naprawdę dziać coś dziwnego. Odkąd przybyła do Severn Falls do jego altany na jego zaproszenie z jej mężem na ich miesiąc miodowy, zaczęła popadać w jakieś bardzo dziwne, skrajne nastroje. Była albo apatyczna, albo histeryczna. Miała ataki płaczu, krzyczała na swojego męża. Wszystko leciało jej z rąk. I zamęczała jego, Roniego pytaniami, czy aby na pewno, czy ją kocha. To było dziwne. Wiecie, panowie, jest na miesiącu miodowym z mężczyzną, co ją poślubił tydzień wcześniej i co? I ona nie wie, czy on ją kocha? To był ich miesiąc miodowy? Słuchajcie, w tym momencie ponoć, kiedy Roni potem powtarzał to samo już na komendzie, to stenotypista miał się aż zatrzymać. Tak, a ta pyta, czy on ją kocha. Odkąd przyjechaliśmy, była jakby nieprzytomna. Pan pojechał z nimi na miesiąc miodowy? Tu Roni się nieco stropił i uściślił. Ja ich tylko przywiozłem. Skoro przyjechaliście siedemnastego, a dwudziestego wciąż pan tam był, no to nie tylko. Co było dalej? No więc po południu Chris i Jack zostali w chacie, a ja zszedłem nad wodę, bo mój dom jest jakiś na takim zniesieniu, tak 150 stóp od, rzeki, od jeziora. Poszedłem się poopalać. Jakoś po szóstej, kwadrans po szóstej, dwadzieścia po szóstej, stwierdziłem, że wracam do domu. No i panowie, ja wracam i patrzę, a tu kłęby dymu z niego się unoszą. No to ja szybko do środka, bo nie widzę, żeby Jack czy Chris wybiegali. I wtedy na dole jeszcze, na kanapie w salonie zobaczyłem Jacka. Leży na łóżku, krwawi z głowy i w ogóle nie reaguje. Był kompletnie nieprzytomny. Wyniosłem go na dwór i wróciłem po Chris, ale tej nigdzie nie znalazłem. Sąsiedzi z naprzeciwka zobaczyli, że dom dymi i wezwali pogotowie i straż pożarną. Ja przyjechałem tutaj z czekiem. Czyli po nas zadzwonił pan dopiero ze szpitala? Tak. Znaleziono panią Catliwell? Nie wiem. Na drugi dzień, 21 maja, odkryto ciało Krystyny Catliwell to mocoń. Leżała na lewym boku, tuż przy wodzie. Twarzą w kilku centymetrach tej wody. Miała na sobie piżamę w kwiatki, i to wszystko: zero butów, zero pończoch, zero wierzchniego odzienia. Jeszcze tego samego wieczoru straszne wieści dotarły do domu Kazimierza i Marii Moconiów. Cina wieść, że Jack jest już przytomny, bo oprzytomniał już w ciągu tej doby chcą z nim koniecznie rozmawiać. To niemożliwe pan Katjuel jest w szoku. W ogóle nie wie, jak to się stało, że znalazł się w szpitalu, bo podano mu narkotyki, co lekarze niezbicie wykazali. Pozostaje też w szoku. Wie, że żona nie żyje. Zbyt dużo ma do przepracowania. Ale może pan Ciufo odpowie na wasze pytania. Roni? Roni był z nimi na miesiącu miodowym? Wszystkich to dziwi. Jednakże śledcz nad tym zdziwieniem się nie pochylają za długo, bo spadają na nich kolejne rewelacje. Wszyscy sąsiedzi, mamy tu na myśli oczywiście ludzi mieszkających na przeciwległym brzegu jeziora, są przesłuchiwani. Tak znają te parę, to znaczy Roniego i Jacka Catriwell, bo praktycznie każdy weekend spędzali w chacie. Trochę to dziwne im się wydało, bo nigdy ani rodziny, ani przyjaciół. No, ale. Natomiast. Nie, no. Skąd mogą wiedzieć o jakiejś kobiecie? Nigdy żadnej tu nie było. Nie, nie widzieli żadnej. Śledczy jednak naciskają. Tuż nad wodą, pod domem, znaleziono ciało kobiety. Jak to możliwe, że wczoraj, kiedy wszyscy, łącznie ze, ze strażakami, uwijali się w te i we wte od domu do jeziora, od jeziora do domu, z wodą, żeby ugasić pożar? I nikt tam ciała nie widział. To proste, odpowiadają wszyscy, bo ciała tam wczoraj nie było. Czyżby więc możliwym okazało się to, co sugerował im Roni, że niepewna uczuć męża, Kerstyna, spełniła to, co jemu Roniemu napisała wprost lub mocno sugerując w trzech listach, jakie otrzymał od niej w ciągu ostatniego miesiąca? Roni przedstawił te listy śledczym. Z nich niezbicie wynika, że Krystyna chciała skończyć ze sobą powiedzmy to tak brutalnie. Skoro nie może mieć czeka, to żadna inna nie będzie go miała, bo z jakiegoś powodu Krystyna podejrzewała swojego narzeczonego, a potem męża, że ten spotyka się za jej plecami z inną kobietą. W listach były też niedwuznaczne pasaże, w których Krystyna sugerowała, że najlepiej będzie, jak Jack już na zawsze z nią pozostanie tam, gdzie ona się udaje. Niech rodzice jej wybaczą, ale, cytuję, kiedy kogoś kochasz, to nie mogąc być z tym kimś, tak naprawdę już nie żyjesz. Wszystkie trzy listy z całą pewnością napisane zostały przez Krystynę Mocoń, orzekną później grafolodzy, a konkretnie dwóch. A ich zdania śledczy będą bardzo ciekawi, bowiem wiele im się tu nie zgadza. Major Lawrence Siegfried, który nazajutrz znajdzie ciało Krystyny, powie, że nie wyglądało na to, aby osoba ta uciekała przed pożarem. Jej kwiecista piżama nie tylko, że nie nosiła śladu dymów, jakiegokolwiek brudu, sadzy, nie była sfatygowana, wręcz przeciwnie, wyglądała jakby świeżo, wprost wyciągnięta z łóżka. Mało tego, według Lorenza Siegfried, nie wyglądało nie tylko na to, aby nie uciekała, ale żeby w ogóle poruszała się o własnych siłach. Była bez butów. Ale jej stopy były czyściuteńkie. Jak potwierdzi to później patomorfolog, stopy kobiety były jak u niemowlaka najmniejszego śladu brudu, zadrapania, otarcia czy siniaka. No właśnie, siniaka pójdźmy w tą stronę. Na ciele Denatki nie znaleziono najmniejszych śladów przemocy. Znowu, żadnego zadrapania, żadnej rany, żadnej, żadnego siniaka. Major Lawrence Siegfried stwierdza, że według niego to nie Krystyna dotarła nad brzeg jeziora. Jeszcze żywą Krystynę, lub już tylko jej ciało, tam złożono. W kilka dni później policjanci otrzymają wiadomość z Wydziału Medycyny Sądowej. Że w ciele denatki znajduje się silnie przedawkowana kodeina. Kodeina jest składnikiem leków znieczulających, przeciwbólowych, jak na przykład nasz poczciwy paracetamol. Ale jeżeli przedawkujemy ten lek lub jeżeli po prostu przedawkujemy kodeinę, słuchajcie tutaj, wiem, że z tą pogrząskim gruncie. Bo nie wiem w jakiej innej postaci kodeina jest dostępna, w jakiejś, czy w ogóle jest jakaś do spożycia kodeina w wyekstrahowanej postaci. Nie wiem. Dość na tym, że jeżeli się ją mocno przedawkuje, to ma ona działanie jak narkotyk. Motoryka ciała się zmienia, człowiek chodzi no właśnie jak nieprzytomny, nie kojarzy w sposób normalny. I. To jest dokładnie ten w cudzysłowie narkotyk, którego bardzo konkretne stężenie wykazano również w organizmie Jacka Ketliwell. Śledcze przystępują teraz do przesłuchiwania tych wszystkich, którzy brali udział w gaszeniu pożaru, a więc ochotniczą straż pożarną, sąsiadów. Jak również przybyło na miejsce załogę pogotowia, i pytają ich na okoliczność, właśnie ciała, które tam mogłoby się znajdować, a którego, jak jeden mąż, powtórzmy, wszyscy twierdzą, że nie widzieli. Sąsiedzi z naprzeciwka oświadczają, że pogoda była piękna i spędzali no, popołudnie i wieczór na swoich tarasach, na piknikach. Byli tam, owszem, rybacy na jeziorze. Niewielu, ale wszyscy jak jeden mąż orzekają też, że nie widzieli nikogo, kto by się chciał przedostać, no właśnie drogą wodną, czyli do altany pana Ciufo. Jak to ponoć wtedy policjanci mieli, no nie tyle w zwyczaju, ale yy, mieli taką ostatnią instancję, do której się w pewnych okolicznościach nomen omen przyrody zwracali, tak i wtedy... Policjanci Silver Falls proszą o pomoc rdzennego Amerykanina, czyli Indianina, który penetruje okalający dom las. I stwierdza stanowczo, że w ciągu ostatnich 24 godzin nikt od strony lasu do domu się nie zbliżał. Żadnych tam żadnych śladów na poszyciu, żadnych gałązek połamanych śladów jakichkolwiek zapałek papierosów no, zresztą tam że tak powiem ichniejsze indiańskie kryteria są zapewne o wiele bardziej wysublimowane niż te wymienione w materiałach dość na tym że nie od strony lasu nikt tam nie przybył i wtedy już śledczy wiedzą że rany jakie zadano panu Catriwell pochodziły od jednej z dwóch towarzyszących mu tam w altanie osób. A ponieważ Jack Ketluel, oprócz tego, że nic z tamtego 20 maja nie pamięta, oburza się jednakowoż na nie tyle oskarżenia, ale sugestie, że Roni kręci, no to śledczy biorą teraz na tapet obu panów. Jaka naprawdę łączy ich relacja? Chcą wiedzieć. Jack odpowiada, że tak, od lat seksualna. Czy Krystyna wiedziała, że jesteście kochankami? Na Boga nie. Skąd pan to wie? Czy nie dziwiło jej, że mieszka pan razem z Ronim i również śpi w tym samym łóżku co on? Dziwiło, ale wiedziała, że oszczędzaliśmy. Czy Ronaldo Ciuffo powiedział panu, że pana narzeczona napisała mu: Iż podejrzewa pana o zdradę z inną kobietą i że popełni w związku z tym samobójstwo, a panu być może nawet coś zrobi? Jack robi wielkie oczy. Nie miał o tym pojęcia. W związku z tym w pokoju obok policjanci pytają Roniego o to samo. Nie, oczywiście, że nic Jackowi nie powiedział. Sądził, że skoro się pobiorą, to kresty nie przejdzie. Ale listy pan zachował. Czy Krystyna Mocoń była dla Pana wiarygodną osobą? Oczywiście była moją serdeczną przyjaciółką. Nawet jeśli nie oddała Panu 12 tysięcy dolarów, które pan jej pożyczył? Wiecie, jaka była sytuacja? Tak, ale jej rodzina, ani jej znajomi, ani jej narzeczony nie mają o tym pojęcia. Chce nam pan wmówić, że Krystyna poprosiła pana o 12 tysięcy. Bo szantażowana była przez facetów, którzy w kościele mieli wykorzystać ją seksualnie. Że nie opowiedziała o tym ani koleżankom, ani siostrom, ani narzeczonemu, ale panu. A pan pod koniec kwietnia tego roku, kompletny bankrut, pożycza jej 12 tysięcy dolarów, o których pan wie, że nigdy ich nie zobaczy. Bo przecież kobieta zarabiająca 25 dolarów tygodniowo nigdy nie będzie w stanie ich panu spłacić? Po tym, co ją spotkało, nie mogłem odmówić. Nie liczyłem też nigdy na to, że te pieniądze odzyskam. Proszę pana, na skutek kilku fatalnych posunięć w pana interesach, a czas mamy niepewne, już w marcu tego roku stał się pan zakładnikiem banku, który przejął wszystkie pana nieruchomości. Oprócz tej w Severn Falls jest pan spłukany. Pański przyjaciel Jack bez pracy, bo nie może już u pana pracować. Jako malarz i oto staje się pan beneficjentem polisy na życie jego i jego jeszcze wtedy narzeczonej, którą oni tuż po ucieczce Krystyny w domu zapisali, a która opiewała na każdego z nich osobno na 5 tysięcy dolarów. Zaś w przypadku, gdyby śmierć nastąpiła na skutek tragicznego wypadku, inkasuje pan podwójnie, czyli w sumie 20 tysięcy dolarów. Dzisiejszy ekwiwalent to 260 tysięcy. A tuż przed tym, kiedy udaliście się do Seven Falls, do pańskiej posiadłości tamtego 17 maja, pan ubezpiecza tę własność, jedyną, która panu została, na 5 tysięcy dolarów? Dziś to 65 tysięcy. Panowie, to standard, kiedy młodzi ludzie się pobierają. Standard? Uczynić beneficjentami polisy nie rodzinę, nie ewentualne przyszłe potomstwo, ale przyjaciela. Podsumujmy. Pożycza Pan grube pieniądze kobiecie, która miała być napastowana seksualnie, o czym wie tylko Pan. Wiedząc na pewno, że tych pieniędzy nigdy ona Panu nie odda. Tamtego ranka, 20 maja, w dzień tragedii, otrzymuje Pan czek od Krystyny Catruelle o którym musi Pan wiedzieć, że jest sfałszowany. Musi Pan wiedzieć, że w Pana sytuacji bank prześwietli ten czek na wszystkie strony. Ale ponieważ czek wystawiony jest przez Panią Ketliwell, to na nią spadnie odium oszustwa. A może wcale nie miał Pan intencji pokazywania tego czeku w banku? Tak jak listów napisanych przez Krystynę nie pokazał Pan ani przyjacielowi, ani Pani Thomas. Czyli co? Wszyscy z jej rodziny, cały jej krąg znajomych, jej narzeczony. Wszyscy pomylili się co do jej morale. Współpracownicy banku również? A pan, dobry przyjaciel, nie ostrzega Jacka Kediewel o tym, co zamierza jego żona. I, in the end of the day, koniec końców, pan'a przyjaciel inkasuje za śmierć żony dziesięć tysięcy, a pan pięć tysięcy za spalaną altanę. — Nieźle, co? Jack ostro oponuje, słysząc te same pytania. Roni chciał go chronić, dlatego nie pokazał mu listów. Wiedział, że nic by to nie dało, bo on, Jack, kochał Krystynę do szaleństwa. Poza tym to nieprawda, co miał powiedzieć wcześniej, że są parą od lat. Był zmęczony, w szoku, w straszliwym bólu po utracie ukochanej osoby i palnął coś. — Tak? Byli z roni parą przez kilka lat, ale w 1939 wszystko się skończyło. Wybuchła wojna, on został zrekrutowany do wojska, a potem wysłany do Europy. A jak wrócił, to głowę miał już tylko dla Krysi. Ale sprawa nie była łatwa, bo jej rodzice go nie akceptowali. No i była już zaręczona. Tak bardzo kochał ją pan do szaleństwa, że weekendy spędzał pan w Silver Falls z ronim. A co w tym złego? Roni kochał to ustronie, a Chris spędzała weekendy z rodziną i narzeczonym Edwardem Skura. Tak bardzo kochał Pan Krystynę, że pierścionek saręczynowy pożyczył Pan od Miss Thomas, waszego świadka na ślubie. A propos, proszę Pana, pierścionek ten, tak jak buty Pana świętej pamięci żony, zniknęły. Wart był, jak Pan może wie, tysiąc dolarów. Krystyna warta była wiele więcej i też jej już nie ma. Odpala Jack. I tak to, moi drodzy, będzie wyglądało podczas całego procesu. Na wszystkie pytania panowie odpowiadać będą chętnie, aczkolwiek wymijająco. I cały czas podkreślać będą, jak ogromną stratę ponieśli. Na procesie w sprawie śmierci Krystyny Catliwell, który rozpoczyna się już 19 czerwca 1947 roku, a więc w niespełna miesiąc po jej tragicznej śmierci, panowie Catllewel i Chufo będą występowali nie jako oskarżeni, nawet nie jako podejrzani, tylko jako główni świadkowie. Proces ten nie zostanie ukoronowany żadnym wyrokiem. Ponieważ śledczy na dwie hipotezy, jakie wyłonią się w efekcie tego procesu, nie będą potrafili się zdecydować. I to nie dlatego, że byli osobami nikumatymi, ale dlatego, że zarówno pierwsza, jak i druga hipoteza no miała jedno główne manko to znaczy brak dowodów na czyjekolwiek sprawstwo. Zanim przejdę do przedstawienia Wam tych hipotez, powiem tylko, że już pierwszego dnia Roni Czufo y, przyprawia wszystkich o opad szczeny, że tak to kolokwialnie ujmę, zaprzeczając sobie samemu w jednym z głównych punktów swojej opowieści, swojej wersji wydarzeń odnośnie tamtego 20 maja. Jak już wiecie, śledczym w tych pierwszych godzinach po wezwaniu policji i potem już na komendzie, kiedy wszystko zapisywane było niedługopisem, ale na maszynie do pisania, dwa razy stoi to samo. Po południu udaje się on nad wodę, żeby się opalać, po czym po osiemnastej wraca do domu, widzi, że dom już jest w głębach dymu, wpada do wewnątrz, żeby ratować znajdujące się tam osoby. I oto w ich małym saloniku widzi leżącego na łóżku zupełnie na niego niereagującego, mocno krwawiącego z głowy Jacka, który okazuje się, że jest nieprzytomny. Natychmiast bierze go na ręce i wynosi na dwór, po czym wraca do domu, żeby szukać Krystyny, ale tej nigdzie nie widzi. Zresztą kłębowiska dymu były już tak gęste, że nie dotarł do wszystkich pomieszczeń. Nie widząc jej wokół domu, stwierdził, że no, albo niestety nie może jej już pomóc, bo ona jest w domu, albo gdzieś się oddaliła. Tymczasem na przeciwnym brzegu ludzie zauważyli tym, więc on zaczął do nich machać. Wzywają natychmiast straż pożarną, pogotowie, ci przy... służby przybywają bardzo szybko, i Roni ładuje się no, do karetki i tak odjeżdża. Z miejsca tragedii do szpitala ze swoim przyjacielem. Ale tamtego 19 czerwca, czyli w pierwszym dniu procesu w sprawie tajemniczych okoliczności śmierci Krystyny Ketliwell primowo to mocoń, pan Ronaldo Ciufo oznajmia wszystkim, że po południu udaje się on nad wodę, żeby się opalać, po czym po 18 wraca do domu, widzi, że dom yy, już jest w kłębach dymu, wpada do wewnątrz, żeby ratować znajdujące się tam osoby. I oto w ich małym saloniku widzi na łóżku nieprzytomnego, krwawiącego obficie z głowy swego przyjaciela i stojącą opodal Chris, która ze łzami w oczach patrzy niby na rzeka, jakimś zamglonym wzrokiem, niby w dal. No więc oczywiście Roni natychmiast yy, ostrzega ją, że tu się pali, bierze na ręce przyjaciela, no bo ten w ogóle już nic nie kojarzy i wybiega z nim szybko na zewnątrz. Po chwili orientuje się, że Krystyny nigdzie nie ma, wpada z powrotem, to znaczy no nie ma jej na zewnątrz, dla niego było jasne, że ona zaraz za nim wybiegnie, tak? no bo mówi jej, że dom się pali. Ale nie widzi jej wokół domu, wpada więc z powrotem do środka, tam też jej nie widzi. Zresztą, jak powie, kłębowiska dymu było już tak gęste, że nie dotarł do wszystkich pomieszczeń. Z takim oto przytupem, czyli totalną sprzecznością w stosunku do dwóch pierwszych zeznań tuż po zbrodni, rozpoczyna się proces z wydaniu Roniego i to się nie zmieni a proces ten prokurator generalny sir hope podsumuje następująco ronaldo ciufo to kłamca i manipulator najgorszego sortu jednakże zarówno jego intencje jak i jego cele pozostaną dla nas wszystkich na zawsze tajemnicą i nikt tą opinią nie będzie ani zaskoczony, ani zszokowany. A musicie wiedzieć, że proces, pierwsze jego dni, wyglądały dla obu panów wielce obiecująco. Ludzie na ten proces, słuchajcie, walili ponoć z innych stanów, drzwiami i oknami, bili się o miejsca. Doszło do tego, że ludzie, którzy mieli już swoje miejsce, bo wyczekali je przez noc, sprzedawali je po całkiem niezłych ponoć pieniądzach, tym, którzy jednak chcieli być na sali albo gdzieś tam wisieć pod oknem. Wszystkie media donosiły regularnie, systematycznie o tym, co się dzieje na sali sądowej. Jednym słowem, był to no, taki chyba pierwszy powojenny proces w Stanach Zjednoczonych, który tak rozchuśtał emocje, jak to chyba tylko u nas wcześniej było, 15 lat wcześniej, przy okazji procesu gorgonowej. To był po prostu, słuchajcie, szał ciał. W przerwach procesu albo po y, posiedzeniach Ciufo i ketliwell nie mogli się opędzić od kobiet. Rzucały się one na nich, błagały ich o autografy, wspierały, zapewniały o swojej solidarności z nimi. Zobaczycie na jednym ze zdjęć, muszę to opisać, bo tło jest niewidoczne. To nie jest zdjęcie po premierze filmu, tylko z sali sądowej. Gdzie Jack i Ronnie, niczym gwiazdy filmowe, rzeczywiście podpisują jakieś tam miłosne liściki swoich wielbicielek z hollywoodzkimi uśmiechami na twarzy. To znaczy, tu chodzi o ciufo, bo nie ma ani jednego zdjęcia z Jackem Catriwell, na którym on by się uśmiechał. Podpisują, rozdają autografy. No, jednym słowem, gwiazdożą na całego. Jednakże to w trakcie procesu się zmieni, aż osiągnie swoje apogeum, jedyne apogeum, właśnie w postaci takiej, a nie innej opinii, wygłoszonej na głos przez prokuratora generalnego, przedstawiciela korony, sir Hope'a. Jak już też powiedziałam, pod koniec procesu. Opinia ta będzie po prostu nagłos wyrażoną opinią powszechną. Postrzeganie tych dwojga kompletnie się z czasem zmieni. Moi drodzy, przysięgli nie zawyrokowali o żadnej winie kogokolwiek, ponieważ dwie najprawdopodobniejsze wersje wydarzeń nie znalazły potwierdzenia w żadnych dowodach które dla sądu byłyby wiążące. Jedyne, co ustalono z całą pewnością, to to, że Ronaldo Ciuffo był ostatnią osobą, która widziała Krystynę Ketluel żywą. Hipoteza numer jeden: Krystyna Ketluel z rozpaczy i najprawdopodobniej na skutek niezdiagnozowanej nigdy wcześniej jej choroby lub co najmniej zaburzenia psychicznego popełnia samobójstwo i jest to samobójstwo rozszerzone, jednakże ze skutkiem śmiertelnym tylko dla niej. Według koleżanek z pracy, przez cały kwiecień w Krystynie narastało jakieś napięcie. Jednakże jej współpracownice z banku. Zeznają, że dziewczyna otwarcie mówiła im o tym, iż um, ubolewa bardzo nad niezdecydowaniem Jacka Catluel. One nie mogły jej pomóc, bo jednocześnie no, cały czas opowiadała o Edwardzie Skura jako jej narzeczonym, ale rzeczywiście chodziła już w kwietniu Markotna. Tyle zeznania współpracownic. Zeznania rodziców, które pokrywać się będą z zeznaniami Roniego. W niedzielę wielkanocną 6 kwietnia 1947 roku Krystyna poczuła się źle, wymiotowała, miała zawroty głowy, jednakże przypisała to ona sama faktowi, że czymś się zatruła, albo po prostu no, zjadła pewnie, przejadła się świątecznie. Oto co na ten temat ma do powiedzenia Roni. Otrzymał on w kwietniu list, pierwszy list od Krystyny, datowany na 6 kwietnia, czyli na tamtą właśnie niedzielę wielkanocną. Krystyna pisze mu w nim, że podejrzewa, iż niestety, ale czek, zdradza ją. Podejrzewa, że spotyka się za jej plecami z jakąś inną kobietą. A ponieważ Cytuję, Jeśli kogoś kochasz i nie możesz ty, z tym kimś być, to dalsze życie już nie jest życiem. Czas to zakończyć. W liście tym po raz pierwszy Krystyna pisze o tym, że popełni samobójstwo. Na przełomie kwietnia i maja Roni otrzymuje kolejny list od koleżanki. W tym liście Krystyna Powtarza, iż nosi się z zamiarem samobójstwa, ponieważ ma wszelkie powody po temu, aby sądzić, że Jack ją zdradza. Ale dodaje jeszcze, że najlepiej, aby pozostali już na zawsze razem, tam, gdzie ona się udaje. Nieco na okrągło, ale mm, sugeruje mocno, że zamierza zrobić coś też Jackowi. Trzeci list Roni otrzymuje od Krystyny 20 maja, w dniu tragedii. Ten list adresowany jest do pani Thomas, ale ponieważ yy, najwyraźniej dziewczyna nie miała yy, zamiaru już nigdzie wracać, to prosi Roniego, aby przekazał on ten list pani Thomas. Oto krótki pasaż z tego listu. Roni poszedł się opalać. Miał dziś wyjechać, ale postanowił, że zostanie z nami do jutra. Zapewne coś podejrzewa. Przeczuwa, że to już koniec. I chcę się upewnić, że jednak wszyscy razem wrócimy do Toronto. Koniec cytatu. Według przysięgłych, Krystyna Ketluel zorientowała się co do prawdziwej orientacji seksualnej swojego no, już męża, i była to dla niej tym razem poprzeczka nie do przeskoczenia. Co prawda wszyscy z jej środowiska zawodowego, rodzinnego, kręgu znajomych powtarzają, że była to osoba o niezwykłym uroku, o bardzo dobrej energii, z ogromną ochotą na życie i nikt nigdy nie zauważył w niej żadnych tendencji, choćby depresyjnych, nie mówiąc o samobójstwie, ponieważ potrafiła ona bardzo konkretnie nazwać powód swojego zmartwienia. Czyli niezdecydowanie ze strony Jacka Catliwell, którego bardzo kochała, ale jednak trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystko wiemy o naszych bliźnich. Najprawdopodobniej jej wrodzona nadwrażliwość i przedłużający się stres związany z niepewnością co do jej matrymonialnych nie tyle planów, co marzeń, oraz moment, w którym zorientowała się, z kim naprawdę Jack ją zdradza spowodowały, iż musiała się poczuć bardzo winna wobec ojca, który odradzał jej to małżeństwo od samego początku i uznała, że nie ma już nawet powrotu do rodziny, ponieważ mamy tu jeszcze jeden szczegół. Otóż w dniu jej ślubu, 12 maja, Krystyna udaje się do Edka Skóry. Wczesnym rankiem puka do jego domu. Jego rodzice mówią, że syna nie ma w domu, nie wiem gdzie był, czy w pracy, czy wyjechał, nie mam pojęcia, dość, że go nie ma. I zapamiętali, że Krystyna była cała rozedrgana, że nalegała, że bardzo, bardzo, że koniecznie musi porozmawiać z Edkiem. Jednakże no, nie mogli jej pomóc, ponieważ syna nie było w domu. Krystyna wróciła do czeka, odbył się ślub, no i resztę znacie. Dlaczego tamtego dnia wczesnym rankiem Krystyna w stanie najwyższego no, rozadrgania emocjonalnego przybyła do domu swego narzeczonego? Może była to ostatnia próba wymiksowania się z tego, co czuła, że coraz bardziej ją jakoś ogarnia, a co nie jest dla niej dobre. Może u niego chciała zasięgnąć rady bo gdyby chciała jej zasięgnąć u ojca, to ten by dostał zawału serca. Jednym słowem, Krystyna miała bardzo wiele powodów, aby poczuć, że stanęła nad przepaścią. I dlatego przedawkowała jakiś lek zawierający kodeinę, a na weekendzie w Severn Falls musiała otrzymać kolejne jakieś potwierdzenie prawdziwej relacji, jaka łączy Roniego i... Jacka w przypływie straszliwego zawodu i gniewu walnęła czymś, bo nie wiadomo do dziś czym. Otrzymał Jack cios w głowę. Wcześniej dodając mu do jedzenia lub picia narkotyki, tym samym go no jakby mm, wprowadzając w stan, w którym nie mógł się za bardzo bronić. Następnie ona sama przedawkowała po raz kolejny leki. Poszła nad wodę, położyła się nad nią, być może w tym narkotykowym stanie rauszu. Nieopatrznie jej głowa osunęła się do wody, lub tam fale ją po prostu dosięgły, i kobieta utonęła. Hipoteza numer dwa: ratujemy nasze finanse, czyli Podwójna polisa na życie, z klauzulą, iż w razie tragicznego wypadku zostaje ona wypłacona podwójnie, oraz ubezpieczenie od pożaru altany w Severn Falls, czyli puszczenie jej z dymem. O ile w hipotezie numer jeden charakter relacji, jaki łączył Jacka i Roniego, był decydujący. Jeżeli chodzi o, w, o jej wpływ na psychikę Kreseny Catliwell, o tyle w hipotezie numer dwa nie ma żadnych powodów, aby charakter tej relacji był um, argumentem przeciwko kochankom. Nie o to chodziło. Chodziło, jak już Wam pośrednio wcześniej powiedziałam, o rok 47. Pod koniec jego, już w pierwszym jego trymestrze, okazuje się, że Ronaldo Czufo zbankrutował, że przedobrzył. Boom w nieruchomościach po wojnie był, jak już powiedziałam, rokował, jak już powiedziałam, wielkie nadzieje i można było zrobić na tym rzeczywiście ogromne pieniądze, ale Roni w pewnym momencie przeholował, w sensie, no, przeinwestował. Pod koniec marca wszystkie jego nieruchomości, oprócz tej w Severn Falls, przejmują banki. I tak się składa, że od kwietnia z Krystyną zaczyna się coś dziać, co potwierdzają wszyscy. Rodzina, środowisko w pracy, sam Roni. To właśnie w kwietniu Krystyna zaczyna źle się czuć. Zaczyna być bardzo niestabilna emocjonalnie. Przeżywa skrajne stany emocjonalne. Jest smutna, płacze, krzyczy, czego apogeum jest 20 maja, a właściwie no cały ten weekend w Severn Falls. Natomiast wtedy też zaczyna pisać listy. Atoli, o ile grafolozy z całą pewnością ustalili, iż niewątpliwie zostały one napisane ręką dziewczyny. To z uwagi na to, że w ciele jej wykryto bardzo konkretny poziom substancji odurzających, jak i fakt, że wszystkie trzy listy są w posiadaniu niekogo innego jak Roniego Czufo, który, znając ich treść, czyli zagrażającą życiu zarówno kobiety, jak i jego przyjaciela, nie informuje o tym nikogo, w tym swojego przyjaciela. Oraz fakt, że wszystkie trzy listy w niepokalanym stanie zostały przedstawione śledczym, podczas gdy z altany ostało się pogorzelisko zobaczycie na zdjęciu, sterczy z niego tylko komin same zaś ofiary za zostały znalezione albo w negliżu, albo w piżamie no więc wszystko to sprawia, że y, światła reflektorów, ale przypuszczam, że nie w tym sensie, w jakim życzył sobie, Czufo, padają na niego. Okazuje się, to potwierdza Jack, że Czufo zaproponował mu, aby ubezpieczyli się z żoną na życie. I również opowiedział mu, że ubezpieczył od pożaru swoją altanę i zrobił to w kwietniu. I Jack Catleywell idzie za radami Roniego jak za panią matką. Ale to potwierdzą też wszyscy, którzy go znali, że nie tylko on, ale i Krystyna byli pod ogromnym wpływem tego wodzi Że, nomen omen, tańczyli jak im zagrał. Przypominam, mamy do czynienia z nauczycielem, profesjonalnym nauczycielem tańca towarzyskiego. Jack za każdym razem, kiedy śledczy powątpiewająco pytają go o takie, a nie inne decyzje, Roniego broni go. Cały czas obstaje przy tym, że Roni chciał go bronić, że on nigdy żadnych listów nie widział, ale to jest oczywiste, ponieważ to by nic nie dało, gdyż po uszy zakochany był w Krystynie i nigdy nie dałby temu wiary. On sam kompletnie nic nie pamięta oprócz z tamtego 20 maja, oprócz tego, że zjedli o 11 śniadanie. Ciekawej informacji o Jacku Catlywell udziela nam jego córka Sharon. No, która jak wiecie go nie znała, ale matka miała opowiedzieć jej, że ojciec ich był osobą niezwykle spolegliwą. Unikał jak ognia konfrontacji, kłótni. Kobieta zwierzyła się dzieciom, że kiedy przeprowadzili się w 52 roku do nowego lokum, to rwała sobie włosy z głowy, bo nie dość, że majster źle położył płytki w kuchni, to nie mogła przekonać męża do tego, żeby zawezwała majstra z powrotem i żeby poprawił spartaczoną robotę. Jednakże w sądzie na powierzchnię wypływa coś jeszcze. Oto mamy zdjęcie przedłożone no, w dokumentacji. Nie wiem, słuchajcie, przez którą ze stron. I zobaczycie to zdjęcie, ale nie oryginalne, tylko w wykonaniu szkicownika sądowego w mojej sekcji zdjęciowej, jak zawsze na końcu. A na tym zdjęciu widzimy w sypialni na małżeńskim łożu klęczącą nagą Krystynę. Jej dłonie są złożone na piersiach, także no nic nie widać, no ale sytuacja jest jasna. I tutaj zdjęcie to pojawia się w zupełnie jako nowy element do określonego kontekstu, do kontekstu mianowicie tego, że Roni Czufo chciał uratować swoje finanse, chciał to zrobić przy w cudzysłowie pomocy swoich przyjaciół. I tak zorganizował rzeczy, że at the end of the day od, inkasuje on, mówię teraz w dzisiejszym ekwiwalencie 130 tysięcy z polisy Krystyny plus 60 tysięcy za odszkodowanie przeciwpożarowe, no prawie 200 tysięcy dolarów, co było bardzo konkretnym zastrzykiem finansowym w tamtych czasach. I to pozwoliłoby mu z powrotem stanąć na nogi. No, w sensie to byłby motyw. I co teraz robi Roni? Według tej hipotezy, nieudowodnionej niczym niestety, śledczych, no i przysięgłych. Otóż, zabezpieczając się w ten sposób finansowo, trzeba teraz zrobić z Krystyny no, osobę niezrównoważoną, a więc aplikujemy jej narkotyki, piszemy listy no właśnie piszemy listy i robimy zdjęcia powtórzmy listy zostały na pewno napisane ręką Kresteny ale dlaczego czy dlatego że na rauszu narkotykowym panowie może tak zabawowo albo pan urządził taką zabawę ludzie listy piszą i w tym właśnie rauszu narkotykowym kiedy człowiek nie wie do końca co robi ale dalej świetnie się bawi Krystyna pisze te listy. I ich datowania są fałszywe. Zostały wszystkie napisane w Severn Falls według tej hipotezy. Ale może też. Krystyna, pozostająca na rauszu narkotykowym, bawi się inaczej i robią jej zdjęcia. O ile takie zdjęcie robiący mąż nie jest w niczym podejrzanym, o tyle. Jeśli zrobił to na przykład Roni, bo powtarzam, nie wiem kto dostarczył to zdjęcie, nie wiem kto je zrobił, ale ono było zrobione w małżeńskiej sypialni. I znowu nie wiem, czy to było w Mimiko w Toronto, czy już w Severn Falls. Nie wiem. Ale potem takie zdjęcie mogłoby być świetnym, właśnie, tutaj świetną kartą przetargową. Słuchaj, kochanie, nie napiszesz tych listów. Albo nie wypiszesz mi czeku na 12 tysięcy, no to to zdjęcie zobaczy Tatuś i może jeszcze inni. Jednym słowem, o ile nie mamy żadnych dowodów na to, iż Krystyna została zgwałcona grupowo w kościele, to mamy dowód na to, że robiono jej takie, a nie inne zdjęcia. I o ile zostały one zrobione przez Roniego, no to. Mamy tutaj Asa, dzięki któremu mógł jej takie listy, a nie inne, podyktować. To wszystko skłania śledczych, skłania przysięgłych, że winnym śmierci Krystyny Catliwell jest Roni Ciufo. Jak dla mnie bo tutaj ja znowu mogę tylko dywagować uwaga Sarah Hope. O manipulancie najgorszego sortu, którego ani intencje, ani zamiary nie będą nam nigdy znane, naprowadziła mnie na jeszcze jeden moment w tej historii, który według mnie również wskazuje, no wpisuje się w ten ciąg, w to modus operandi, tak charakterystyczny dla pana Ciufo, ewidentny, a jednak nie do udowodnienia. A tym momentem jest dla mnie. To są dwa takie momenty. A mówię jeden, bo ten drugi wynika bezpośrednio z tego pierwszego. No więc, tym pierwszym momentem jest fakt, że Ciufo, uznający, iż nie może, nie widzi już, nie ma w zasięgu wzroku tam w, podczas tego strasznego pożaru i tutaj nieprzytomnie leżącego u jego stóp na dworze przyjaciela, nie widzi już yy, Krystyny. Przyjeżdża pogotowie, przyjeżdża straż pożarna i on zamiast je, zamiast no, oddać przyjaciela w dobre, pewne ręce no, lekarskie i rzucić się na poszukiwanie Krystyny, bo albo jest ona morderczynią i zwiała i trzeba jej teraz szukać, albo no, gdzieś może jeszcze leży, przywalona jakąś kłodą, może jeszcze żyje, jej, jej życie jest zagrożone, no więc to też jest super powód, żeby jej szukać, prawda? Otóż Roni tego nie robi. Razem z przyjacielem ładuje się do karetki i odjeżdża w siną dal. I może właśnie dlatego śledczy potem w szpitalu zdziwili się i dopiero ze szpitala po nas pan zadzwonił? I moim zdaniem zrobił tak dlatego, że dobrze wiedział, że nie ma już kogo szukać, że tak brutalnie się wyrażę. No dobra, ale teraz zastanówmy się, dlaczego właściwie to ciało pojawia, znaczy znika i pojawia się na drugi dzień. Czy Roni nie mógł je po prostu zostawić w tym płonącym domu, czy wręcz no, tam złożyć, przepraszam? A jednak ciało znika, aby na drugi dzień się pojawić. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że gdyby ciało Krystyny zostało znalezione w tym pogorzelisku, już spopielone, jakiejś jej kości, to wtedy Krystyna byłaby ofiarą. A to nie w tym kierunku miały iść myśli śledczych i opinii publicznej. Natomiast jeżeli jej ciało zostaje znalezione, po tym jak moim zdaniem najprawdopodobniej. Ukrył je gdzieś w jakiejś zapasowej łodzi, czy innego letnika, który akurat nie przyjechał tam, bo sezon był tak na dobrą sprawę jeszcze nierozpoczęty. Przykrył to ciało jakimś prezentem, a w nocy, bo został zwolniony, bo oczywiście nie został aresztowany w tym szpitalu, tylko po prostu śledczy opuścili szpital, w nocy to ciało znowu podrzucił. Zrobił to dlatego, że Ciało Krystyny, nafaszerowane narkotykami, o czym wiedział, że w czasie sekcji się wyda, świadczy przeciwko niej. Jest to kolejny element tego ciągu, dziwne zachowanie, histeria, płacze, podejrzewanie męża o zdradę, jaki trwa już od kwietnia. No i widzicie, rozumicie, no coś z tą kobietą było nie tak, teraz się jeszcze okazuje, że zażywała narkotyki. Co by się nie okazało, gdyby została spalona? No i przyznajmy, że nieźle to wykombinował, jeżeli to tak było, ponieważ koniec procesu został podsumowany tak, a nie inaczej kłamca i manipulant najwyższej klasy, a jego intencje i zamiary na zawsze pozostaną dla nas tajemnicą tyle prokurator generalny, Sir Hope, przedstawiciel królowej? Panowie zostają zwolnieni, aczkolwiek już nie gwiazdożą, zdecydowanie nie. Jednego, jedynego pytania nigdy ani z ust Jacka Ketliwell, ani Roniego Ciufo nie usłyszymy. Kto jest winien śmierci Krystyny Kettlewell? Sharon Catliwell znajdzie ojca w roku 95 czy 6. Będzie on niestety już w ostatnim stadium Alzheimera. Także Sharon powie, wyzna szczerze, że nawet nie pytali go z bratem o wydarzenia z roku 47, bo papa był na etapie jedzenia piżamy, bo myślał, że to jest jedzenie. A w związku z tym... Nie mogliby być nigdy pewni tego, że nawet gdyby chciał im do, w dobrej wierze powiedzieć prawdę, czy tak rzeczywiście jest, czy nie. Był już kompletnie zdemęciały. Jack Catlewell umiera w 1998 i zostaje pochowany we wspólnym grobie ze swoją drugą żoną. Dzieci zadbały o to, aby rodzice spoczywali razem. Co do niego Truffaut, to nie ma żadnych informacji, co się z nim potem działo. Natomiast bardzo wymowny jest nagrobek Krystyny, na którym widnieje nazwisko nie. w transkrypcji angielskiej, czyli bez kreseczki nad N. I uważam, że nie ma lepszego dowodu na to, że jej rodzina nie przyjmuje do wiadomości ani jej ślubu, ani też wersji wydarzeń pana Jacka Catleywell. Co do tamtego 20 maja 1947 roku. Słuchajcie tu, bowiem, o ile w tej drugiej hipotezie dla wszystkich jest jasne, kogo wskazuje ona jako winnego czyli Ronaldo Ciuffo o tyle sprawą otwartą pozostaje, na ile Jack Kettlewell był świadomy tego, w co gra jego serdeczny przyjaciel. Roni. Na koniec mała uwaga, zauważyliście z pewnością, że w ciągu całego chyba tego materiału ani razu nie pada termin homoseksualista, jest to zabieg zamierzony. Chciałam wam dać trochę odczuć ducha epoki. Kiedy czyta się wszystkie tamte dokumenty z tamtych czasów o tej historii, to słowo ani razu nie pada. Samo słowo było tabu". Badają określenia nienaturalna, sprzeczna z naturą relacja seksualna? Cytuję, Wszyscy się dziwili, że taki gość jak on się żeni. No, więc wszystko jest bardzo na okrągło. Tak to wtedy było. Tyle moi drodzy na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.